Świeżość i wybór dobrego prowiantu jest pierwszym warunkiem dobrej kuchni, bo ze złych rzeczy nic dobrego wytworzyć nie można. Tak pisała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, XIX-wieczna celebrytka kulinarna, autorka książek kucharskich, nauczycielka gospodyń. A w kulinarnych potyczkach nie brakuje ani świeżości, ani dobrego prowiantu, ani tradycji, a to za sprawą pań z polskiej wsi. No to zobaczmy, kto dziś staje do konkurencji. Bysław to brama Borów Tucholskich. Mamy jeziora, mamy lasy, mamy wszystko to, co potrzeba do naszej turystyki, do naszego odpoczynku. A odpoczywać najlepiej przy muzyce. Kochana! Atmosfera jest bardzo przyjemna, umieją zgrać to wszystko. Mowa o członkiniach koła, które udowadniają, że warto grać w jednej drużynie. Przekazują z pokolenia na pokolenie wszystkie nasze dziedziny, naszej tutaj kultury. Jak coś trzeba zrobić, to tylko wystarczy puścić jeden telefon i wszystko zrobione jest na czas. I w dodatku śpiewająco. Pani Maria i pani Bogusia, KGW Bysław, borowiacka kuchnia. Skoro borowiacka, to liczę na to, że nie zabraknie borowiackich produktów. Na pewno nie. Będą grzyby, żurawina i ryby. I to jest właśnie ta świeżość i dobry prowiant. Krajeńska wieś Wiśniewka, położona w malowniczym terenie. Miejscowość zachwyca o każdej porze roku. Lubimy naszą wieś za swój urok. Bardzo malutka miejscowość, ale mieszkają w niej świetni ludzie, którzy doceniają te wiejskie klimaty. I pomagają tworzyć wyjątkową atmosferę. My jako sąsiedzi jesteśmy dla siebie zawsze pomocni i mili i myślę, że to jest najważniejsze. A teraz cała wieś ma jeden cel. Trzymać kciuki za swoje zawodniczki. Liczy się to, że mogą siebie pokazać, taką naszą małą wieś w telewizji Wiśniewka. Pani Żaneta i pani Dorota, KGW Wisienki z Wiśniewki na Krajnie. Ja w poszukiwaniu tej tradycyjnej kuchni sięgnęłam do Lucyny Ćwierczakiewiczowej, a panie dokąd sięgają? A my sięgniemy do tradycji naszych babć i udowodnimy to dzisiaj. Panie sięgną do tradycji i to bardzo dobrze, dlatego że właśnie tradycja jest naszą pierwszą konkurencją. W drugiej będzie trzeba tę tradycję połączyć z nowoczesnością. A kto to wszystko oceni? Oczywiście nasi eksperci. Walentyna Jałocha i Bartłomiej Witkowski. Witamy serdecznie. Walentyna Jałocha, współautorka książki Europa w kuchni, uczestniczka programu Europa da się lubić, bywalczyni konkursów na całym świecie, jedna z niewielu kobiet certyfikowanych na międzynarodowego jurora kulinarnego, kobieta z charakterem i niezależnością w ocenach konkursowych dań, uważa, że Polska naprawdę dobrze smakuje. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. Obiecały panie produkty Borów Tucholskich, żurawina i grzyby i piękna grzybowa na kuchence. Proszę mi powiedzieć, jakie proporcje grzybów do tej grzybowej, do tej borowikowej wybrałyście? Żeśmy wybrały grzyby mieszane z lasu, ale króluje przede wszystkim borowik. Gotuje się w ten sposób, że podkładem do zupy jest tak jak na rosół się gotuje i dodaje się grzyby i na koniec dodajemy masełko i śmietanę. Celowo pytam o te proporcje, bo u Ćwierczakiewiczowej przeczytałam, że trzeba było wkładać do zupy 3 grzyby na jedną osobę. To chyba raczej jest przesada i nieprawda, bo jednak, żeby uzyskać lepszy smak tej zupy i tych grzybów, to się dodaje więcej tych grzybów. A panie działają tutaj z krokietami. Z krokietami ziemniaczanymi. Ale krokiety ziemniaczane do czego? Do gęsi, całej pieczonej z jabłuszkami w środku. Ćwierczakiewiczowa w kuchni KGW Wisienki niepotrzebna, bo panie macie swój zeszyt. Tak, mamy swój zeszyt. W zeszycie gęś, przepis na tą gęś, który pochodzi z 1934 roku. Jest to książka kucharska mojej babci. Bo często w takich zeszytach starych były nie tylko przepisy, ale było też napisane, jak podać potrawę. Tam akurat moja babcia też opisała, w jaki sposób wykwintnie podać to danie.
i żeby się ładnie prezentowało, także dopisywała też swoje komentarze w nawiasie. Bardzo dobre, dobre. Pieczoną gęś niełatwo przygotować. No już nie mówiąc o tym patroszeniu, skubaniu, ale ona jest tylko natarta solą, pieprzem, świeżym majerankiem. Nie gubi swojego i nie smaku. Gubi smaku. Pani Walentyno, Bartku, co ocenicie? W pierwszej kolejności możecie uzyskać 60 punktów za smak i zapach. Co to znaczy? Musicie użyć zrównoważoną jakby ilość przypraw. Druga punktacja to jest związek z tradycją. I ostatnia punktacja to jest wygląd. Paruje nie tylko w kuchni, ale też w głowach teraz, jak sądzę. A ponieważ za dużo nas tutaj w tej kuchni, to ja uciekam. Ciekawa, czy Panie użyły suszonych. No one są takie bardzo esencjonalne, ale najlepiej sprawdzić. Ja sprawdzę, jakie to są grzyby. Trzy grzybki suszone. Trzy na osobę. Trzy na osobę. Drogie Panie, mieliśmy tutaj już właśnie sytuację, że tej esencji, tak było jak już wcześniej w sumie, było za dużo. Jakie grzybki tu będziemy mieli? Borowiki. Borowiki. W formie suszonej i w formie świeżej. W formie suszonej to są czarne łebki, podgrzybki. Większą proporcję stanowią borowiki. Co mamy jeszcze w tej zupce? Są warzywka, marchewka, pietruszka, seler. Tak jak do każdej zupy się stosuje. Tak. A na jakim, sól. A na jakim wywarku będzie robione? Jest robione. Tak jak rosół. I tak troszeczkę drobiowy, tak? Świetnie. Tak, można poszukać i mięsko. Czyli oczko jakieś będzie? Tak, będzie. Troszkę drobiowe. Tłuszczyku będzie? Tak. Pachnie takim naprawdę dzieciństwem, takim fajnym obiadem. Lasem. Lubię las i przytulać się do drzew. A wiesz, jak brzmi właśnie borowiackie takie zawołanie? Las was powita, a ludzie ugoszczą. Także z przyjemnością pójdę zobaczyć, wiesz, tą gęś i te jabłuszka. A gdzie w zasadzie wy macie te jabłuszka? Już macie w środku, w tej gęsi. Tak, gąska się piecze. Tak. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób te jabłka w zasadzie przyrządzałyście? Wyszczotkowane, obmyte jabłuszka w całości, z ogonkami, z środkiem, nasieniem, włożone całe w środek gęsi. To znaczy, że one nie były pieczone, bo ja nie. Na początku zrozumiałam, one że są mówicie... upieczone razem z gęsią. Że macie przepisy, to jest świetnie, a smak, zapach, no to już będziemy rozstrzygać wtedy tam. Dobrze. Trzymam kciuki i powodzenia. Dziękujemy. Czy ja mogę pożyczyć mąki? Bardzo proszę. Dziękuję. A panie będą potrzebowały mąki? Nie, w tej chwili nie. Dobrze, nie dziękuję. Nie wiem, Bogusia, czy tutaj na to, kochana. Ty, ja muszę ten sos robić. Nie, a ten sos. Ten to wyś. A to. Aha, to już. Dobra. Jezu, to już jest przygotowane do gęsi, Bogusia. Dobra. Czy można w ogóle wyobrazić sobie borowiacką kuchnię bez grzybów? Prosta odpowiedź. Nie. Dlatego borowiki już królują w naszej kuchni, królują także na liście produktów tradycyjnych. W końcu to szlachetne grzyby. Darów lasu jest wiele, ale król tylko jeden – borowik. To właśnie on jest najbardziej poszukiwanym celem w lesie. Szczególnie dużo prawdziwków jest w borach tucholskich. Grzyby służą nam przez cały rok, aż do następnych zbiorów. Zbiory przypadają latem i jesienią, więc grzyby można suszyć, zamrażać albo marynować. Są ważnym składnikiem potraw wpisanych na listę produktów tradycyjnych. Uzupełniają na przykład smak szandaru, czyli babki ziemniaczanej, która podawana jest z sosem lub gulaszem. Dodatkiem do dziczyzny były elementy bardzo proste. Sól, pieprz, jałowiec i naturalnie grzyby, które dodawały tej potrawie właściwości smakowych. Na liście znaleźć można również marynowanego borowika wielkopolskiego czy kociewskiego w Zalewie Octowej. To jest bardzo ważne, aby te tradycje regionalne, tradycje kulinarne kultywować. Bardzo często to jest, można powiedzieć, tradycyjna potrawa w nowej odsłonie. Koła gospodyń wiejskich są w tym zakresie szczególnie kreatywne. Lista jest więc otwarta. Może znajdą się na niej kolejne potrawy z borowików?
co tutaj wspaniałego, niesamowity widok. To po prostu cuda. Niesamowity widok. A jaki zapach, prawda? Tak. Jak to pachnie? No po prostu pieczonymi jabłkami i gałązką. Bardzo pięknie. Będzie to krojone, tak? Tak. Zaczynamy od piersi. Ja nie umiem tego robić. To ja z uda, ja z uda. Ja z uda. Uda? Dobra. Czy tradycja jest prawdziwą tradycją? To właśnie ocenią w tej chwili jurorzy. Dania gotowe, to ja sobie na taki rym pozwolę, kochani. Borowik w zupie, zapach piękny w całej chałupie. Proszę bardzo. Prawda. Czy tylko ja się nie mogę oderwać? Słuchaj, ziemniaki zostawia. Grzyby zjem. Dobra. Naprawdę. Dopasowałeś się, panie, w zupie naprawdę wszystko, co można było dopasować. Idealnie. Tutaj jeszcze gwiazdka nasza. Tak. Ruszamy, gwiazdka, wiesz. Gwiazdka gąska. Dziewczyny, coś mi brakuje w tej waszej gąsce. Nieraz już tłumaczyłem tutaj, że jestem bardzo sosowy na przykład, tak? Czyli sos mamy. Może troszeczkę, gdyby tutaj tego sosiku się więcej pojawiło, gdyby ona była bardziej taka soczysta. Gdybyście panie zechciały nam jeszcze powiedzieć, skąd ta tradycja się bierze, czy wzięła? Ja jestem rodowitą Bysławianką, więc odkąd pamiętam, to nawet sama osobiście pasłam gęsi, bo każde gospodarstwo, nawet małe, miało 25-50, zależy od ilości może osób, które były w rodzinie. No i odkąd pamiętam, gęsina królowała na naszych stołach. Kawałek gęsiego uda i wszystko się uda. Jeśli mi kawa uda, na pewno się wszystko uda. Dobre. Nie jest takie suche, naprawdę. Myślę, że z przyprawą naprawdę panie dopasowałeś się idealnie. Taka gęś w takiej formie mi bardzo odpowiada, bo tak jak powiedziałem, z piersią mamy o tyle problem, że często można ją szybko, samotnie przesuszyć. Mhm. Tak tutaj mamy fajnie to, że te jabłuszka również parują tak w środku i ta gąska jest. No, uważam, że naprawdę jest to danie trafione. Dlaczego to jest potrawa tradycyjna, regionalna? To ja za panie. Bardzo proszę. 1900 ile? 34. 1934. Jest to źródło? Tak, koło nasze tworzyły nasze babcie i tak pieczołowicie strzegły wszystkiego. No dlatego my tu jesteśmy. Nasze mamy były w kołach, babcie były w kołach. I zawsze się nazywały się wisienki? Nie. Nie. Już wiemy, że wszystko smakowało, ale teraz pora na punktację. Tutaj w postaci tej gąski mieliśmy tak mały tam punkcik, bo wiadomo, troszeczkę, tak jak powiedzieliśmy, troszkę za mało tej sosiku, także trochę była za sucha. Troszkę, tak, mało soli. Ta gęś może była troszeczkę mało słona i troszeczkę sucha, no trudno. Za źródło oczywiście dziękujemy, za wygląd również bardzo ładnie podane, estetycznie. No a panie, tutaj z wisienki mamy 100 za punktów. Nie mamy żadnych zastrzeżeń, możemy prosić o więcej. Poprosimy. Prosicie o więcej? W takim razie bardzo proszę, kolejna konkurencja, tradycja i nowoczesność. Ryba kontra ryba. I zaczynam od pań, bo widzę, że już pstrąg dusi się pod pokrywką. Co to będzie dokładnie? To będzie pstrąg duszony w ziołach na masełku z pietruszką, z tymiankiem. Pstrąg posolony, popieprzony. Mówiły panie wcześniej, że ten pstrąg jest duszony w ziołach, a te zioła chcecie podać w taki sposób, że je zblendujecie. Tak. I myślę, że to może być taki element nowoczesności. A u pań też ryba. Ryba i to szczupak. Szczupak z naszego bysławskiego jeziora w zalewie octowej. To jest przepis mojej mamy od dawna. Też jest bardzo prosty, bo tylko woda, troszeczkę cukier, no, przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie, marchewka, cebulka. Tak. No ale teraz co nowoczesnego w tym daniu? W tym daniu nowoczesny jest sos czosnkowy, który jest na
teraz udostępnionym nowym sprzęcie kulinarnym. Sos czosnkowy maślany na maśle i na śmietanie wiejskiej. Także to troszkę tak stonuje tą kwasowość. Także myślę, żeśmy trafili w sedno. Pracy jest na pewno dużo, ja Panie zostawiam. Dziesięć sekund jeszcze, odliczamy. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ufamy to. Jak na zawołanie, taki nowoczesny kombajn, nie? Tak. Tylko moją podpowiedzią tej nowoczesności mogłoby być samo podanie. Kolor, forma, jakby ilość również, czyli te proporcje, prawda? No bo jednak ten pstrąg mógłby być podany w mniejszych na przykład kawałkach. Dobrze. Okej? Okay? Dobra. Ale bardzo ciekawy pomysł na ten sos z aromatem jabłek w tym pstrągu. Nie ukrywam, że może być to pewien kierunek dla właśnie kucharzy, którzy gotują teraz właśnie w takich trochę nowoczesnych formach, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Bardziej zielone nie będzie. Pycha. No, bajka. Wyobraźmy sobie, że na naszym stole codziennie stawiane jest to samo danie. Tak dawniej bywało. Co ratowało tę monotonną kuchnię? Zioła. Dziś na wybór narzekać nie można, ale zioła wciąż są skarbem każdej gospodyni. To powrót do korzeni, a konkretnie do ziół. Bez nich trudno sobie wyobrazić smakowite potrawy, które podbijają podniebienia. Zioła można stosować do wszystkiego, od zup przez chleb po ciasta. Bardzo często słyszę taką opinię, że to był smak jego dzieciństwa. Ja myślę, że to był fajny okres w naszym życiu i każdy poszukuje, bo to jest okres beztroski, ten smak gdzieś tam u babci. W kuchni ludowej nie brakuje mięty, rozmarynku, majeranku. Rośliny zawsze były dostępne pod ręką. Były czymś, co leczyło, czymś, co zdobiło okolice domostwa. No i w kuchni pełniły bardzo ważną rolę, bowiem znajdowały się w garnku i później na talerzu. A i lista produktów tradycyjnych bez ziół nie byłaby pełna, bo przecież stanowią one bardzo ważny dodatek, na przykład do serów czy zup. Lubczyk dzisiaj też wraca do łask i wszystkim polecam, żeby stosować go zamiast właśnie gotowych kostek rosołowych, dlatego że jest pełen smaku, aromatu. I sprawia, że potrawa będzie zapamiętana na długo. Znaleźliśmy zioła w ogródkach i na łąkach, a teraz te zioła wykorzystujemy w kuchni. Pstrąg czy szczupak? Szczupak czy pstrąg? Zaczynamy od pstrąga. No tu estetyka podania już... Mówi za siebie. Mówi za siebie. Tak, zgadzam się. Robi pierwsze wrażenie. Ten sos bardzo ciekawy. Aha. Ten sos bardzo ciekawy, tak jak podejrzewałem, wydobyło się wiele aromatów, połączenie tej ryby, jednocześnie masła i ten jabłkowy aromat. Bardzo, bardzo, bardzo fajny, ciekawy sos. No i przepyszna ryba. Zrobione naprawdę bardzo fajnie, w związku z tym, że łączymy jakby te kawałki ryby z tym sosikiem, nawet z tą kaszą. Na początku wydawało mi się, że tego sosu jest za dużo. Cofam z powrotem te słowa, bo naprawdę jest akurat, dlatego że tak, macie tą kaszę, którą można połączyć tym sosem i osobno też można połączyć. A poza tym panie bardzo uważnie słuchały Bartka, że lubi jak sosu jest sporo na talerzu. No to znaczy, że punkty dostajesz dodatkowo ty. O pstrągu w ziołach wiemy już prawie wszystko, pora na szczupaka. Delikatny, ale rozpływający się po podniebieniu. Także czujesz smak octu, owszem, ale delikatnie. Do tego dochodzi sosik. Dobrze, że pani więcej go dała, bo na pewno w związku z tym, że za dużo my nie jemy, ale... Bardzo proszę. O, od serca. Solidnie.
nie ukrywam, że połączenie tego octu i czosnkowego smaku no jest dla mnie czymś takim, powiedzmy, nietypowym. Pstrąg czy szczupak? To z pewnością nie będzie łatwa decyzja. Czekamy na werdykt. Tymi niuansami borykamy się w kuchni na co dzień, można powiedzieć. Każde danie wymaga tej perfekcji, ale tak naprawdę czasami tylko mały szczegół świadczy o tym, że coś jest lepsze, smaczniejsze lub mniej. Dlatego też małymi dwoma punkcikami wygrywają panie z Wiśniewki. Wisienki z Wiśniewki. Mamy 200 punktów, nie mogliśmy tak naprawdę, byłoby niesprawiedliwie i nieobiektywnie, gdybyśmy specjalnie coś do czegoś się przyczepiali. Tutaj ta gąska może na początku zaważyła o tym troszkę, że faktycznie o te dwa malutkie punkciki. Nadrobiłyście pani już w nowoczesności, to pokażemy również. Tak jest. Ten wasz sos genialny, do tego powiem, że marynowany seler naciowy, naprawdę niesamowitego. Ale te dwa punkciki w pierwszej tej kości. Gąska na kości po prostu zrobiła nam więcej radości. Tak, tak. Jak rybarymie. Gąska na kości. Jak rybarymie. Także tu nadrobiłyście, ale już niestety tamte dwa punkciki. Brawo. Szef kuchni, znany. Taki swojski człowiek, przyjemny i potrafi doradzić i spojrzy takim okiem no, znawcy, gdzie my tacy laicy i tak dobrze nam poszło. Wynik był zaskoczeniem, ale spodziewanym zaskoczeniem. Fartuchy Polska smakuje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Miło było naprawdę smakować wasze danie. To była uczta, prawdziwy pokaz kulinarnego kunsztu. Gospodynie wiejskie niezmiennie zachwycają świeżością, dobrym prowiantem i niepowtarzalnym smakiem. A będzie tego znacznie więcej już za tydzień w Kulinarnych Potyczkach. Do zobaczenia.